Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czem, a widzenosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Mamy tutaj przed sobą przystanek Karolkowa, który to, jak to dobrze było podsumowane na moim serwerze na Discordzie, do którego macie link w opisie. No ten przystanek i ogólnie cała trasa tramwajowa na prostej jest więcej nieużywana niż używana. Jest częściej zamykana z różnych powodów niż faktycznie jest otwarta. No niestety to przykra wiadomość, ale spokojnie, już niedługo, bo najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca, no przełom 2022-2023, czyli styczeń, grudzień, możliwe, że ta trasa, na którą teraz właśnie lecimy, będzie już oddana do użytku i ponownie tramwaje tutaj wrócą po raz trzeci, ponownie, jak były tutaj zamknięcia z okazji budowy metra. Jak widzicie, jest to całe nowe zielone torowisko, bezpośrednio tutaj już na Kasprzaka, jak możecie zaobserwować, całkiem szybko nawet tutaj lecę. Sieć trakcyjna powoli zaczyna być tutaj już rozwieszana na górze, co mogliście zaobserwować, że dron trochę miał problem z zleceniem na dół z wysokiego pułapu, a tutaj to jest ten właśnie fragment, gdzie była przewiązka dla samochodów, kiedy była zamknięta jedna jezdnia Kasprzaka i w tymże miejscu, jak widzicie, właśnie torowisko nowe jest aktualnie układane, a na nim będzie później oczywiście nowy rozchodnik, nowe zielone torowisko w tymże miejscu. Tu duże rozjazdy bezpośrednio w ulicę Skierniewicką, dzięki czemu oczywiście będzie możliwość bezpośredniego wjazdu po tej trasie do zajezdni tramwajowej, zajezdni Wola, a w tymże miejscu będzie nowy przystanek tramwajowy Szpital Wolski. Od razu odpowiadam, jeżeli ktoś z Was, a pewnie ktoś z Was na pewno miał okazję zaobserwować i poglądać sobie ogólnie trochę pewnie bardziej z bliska trasę tramwajową do Wilanowa, to tam pewnie zauważyliście, że duża część linii tramwajowej jest współdzielna z autobusami, czyli jest to bus, tram, pas. Tu czegoś takiego nie będzie, tu tylko i wyłącznie będzie torowisko tramwajowe i to w dużej części oczywiście zielone. Ten fragment pomiędzy tymi dwoma przejściami dla pieszych, które tu teraz widzicie, to jest miejsce, gdzie będzie nowy przystanek tramwajowy, będzie to dosyć długi przystanek tramwajowy, na mniej więcej, no tak jakbyśmy patrzyli na konstalę, to jest około 5 wagonów, patrząc na nie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, co do tego przystanku, to będzie właśnie wejście z dwóch stron i będą też drogi towarowe na tych przejściach dla pieszych obok. I tu już można zobaczyć mniej więcej, bo się faktycznie pojawiają. Tu stoję ja w pierwszej mojej, znaczy w drugiej lokalizacji, gdzie latałem, a tu są rozjazdy. I te rozjazdy są bardzo ważne, bo tak, one już są w całości, mechanizmy są prawie już w całości też zamontowane, a co jest najważniejsze, to jest to, iż to są rozjazdy pełne, czyli to jest pełen rozjazd w trzech kierunkach. To jak teraz lecimy sobie bezpośrednio, jest zjazd w kierunku w Skierniewicką, w kierunku ulicy Wolskiej, jak i również w kierunku bezpośrednio zajezdni tramwajowej Wola, dzięki czemu tramwaje będą mogły i wjeżdżać, i wyjeżdżać z zajezdni bezpośrednio tą trasę, nie marnując cennego czasu na jakieś manewry i jeżdżenie na koło. No i ogólnie tutaj dzięki temu też będzie więcej tramwajów na tej trasie. No i oczywiście dzięki tym nowym rozjazdom, przez to, że już zostały całkowicie ustawione w jedną całość i już są zalane tym betonem, ruch tramwajowy niedługo będzie mógł tutaj wrócić. Dostałem informację tutaj bezpośrednio chwilę wcześniej od rzecznika prasowego, jak teraz to nagrywam, że będzie to właśnie najprawdopodobniej około miesiąca od teraz, ale pamiętajcie, około to właśnie może być albo styczeń, albo grudzień jeszcze najbliższego roku. No i dzięki temu tu już tramwaje, znaczy ruch samochodowy wrócił na drugą jezdnię, więc tutaj nie ma już tych wielkich korków na Kasprzaka i przystanek autobusowy na Kasprzaka, tutaj Szpital Wolski, też już zmienił swoją lokalizację na pierwotną w kierunku Bemowa. Lecimy sobie dalej, bo nie możemy tutaj tylko i wyłącznie mówić o przystanku Szpital Wolski, bo mamy ich jeszcze trochę przed sobą, trochę więcej. Tutaj cała trasa bezpośrednio obok gazowni całkiem wygląda nudno na razie. Nie mamy ani torów, ani nowego podtorza. Możemy zobaczyć odwierty, przekładanie sieci i to tyle, jeżeli chodzi o tą część. Naprawdę dużo nie widać na tym odcinku. Oczywiście widać, że już nie ma starego torowiska, zostało całkowicie zniwelowane i zlikwidowane, ale co do nowej części na razie dużo nie powiem. Naprawdę całkiem tutaj, no to jeszcze trochę czasu, natomiast tutaj dalej możemy zobaczyć kolejny przystanek nowy, który tutaj oczywiście powstaje. On jest bezpośrednio, ten nowy przystanek będzie powstawać pod tym właśnie wiaduktem kolejowym, aby mieć dobre, szybkie przesiadki do przystanku PKP Wola. To będzie przystanek tramwajowy PKP Wola Kasprzaka i po tej stronie, jak teraz tu jesteśmy po drugiej stronie ronda, nie będzie przystanków, one będą tylko i wyłącznie po tamtej stronie, żeby lepsza była przesiadka do pociągów na linii obwodowej, a coraz tam lepiej, coraz tam więcej i ciekawszych pociągów, na przykład dzięki temu będzie
dobra przesiadka do linii S4, która będzie łączyć Piaseczno z Rzeczem Południowym i Legionowem. Natomiast tutaj mamy dalszą trasę, już bezpośrednio. Możecie ją zaobserwować na Kasprzaka obok tych wielkich osiedli, które tutaj się nabudowały. Tutaj na pewno będzie tłumny przystanek, gdzie tłumy będą osób czekały na te, aż się pojawi faktycznie tutaj tramwaj, żeby go całkowicie wypełnić po wszelakie kości, tak samo jak linia autobusowa 105 i 255 tutaj jeżdżą w kierunku metra. To oczywiście jest bardzo ważna trasa, jeżeli chodzi o ten odcinek. Warto też tutaj zaznaczyć, że w tymże miejscu będzie musiała zostać zamknięta całkowicie na jakiś czas ulica Ordona w tymże miejscu, aby zrobić przejazd tramwajowy. I przystanki tramwajowe w tymże miejscu będą się znajdować po przeciwległych stronach skrzyżowania, więc nie będą obok siebie, tak samo jak właśnie pod tym wiaduktem kolejowym, o którym powiedziałem przed chwilą. Też co warto podkreślić, to jest to, iż tutaj również nie widzimy jeszcze nowego trudowiska, znaczy na Kasprzaka tam przy nowych osiedlach widać, ale tutaj już dalej nie, ponieważ tutaj no czekamy, jakby nie patrzeć na to, aż jedna jezdnia Kasprzaka, która się łączy tutaj dalej z Wolską, zniknie z powierzchni ziemi. Dopóki to się nie stanie, tramwaje nie mogą rozpocząć prac budowlanych przy środowisku, bo po prostu w tymże miejscu jest stara jezdnia, która zjeżdża tutaj na dół, a zjeżdżać tutaj na dół to teraz będą tramwaje. A nowa jezdnia drogi, jak widzicie, tu z boku już się całkiem ładnie pojawia. Oczywiście pozostają tutaj dwa pasy jezdni, również będą bezpośrednio przed wjazdem w ulicę Wolską będą już trzy pasy i przystanek autobusowy, ale to w przeciwnym kierunku na ulicy Wolskiej, a nie tutaj. Więc tutaj będzie bezpośredni wjazd tylko i wyłącznie w lewo, nie będzie można tu skręcić w prawo w kierunku Wolskiej, to będzie trzeba zrobić przez Ordona. I tutaj wiaduktem nad torowiskiem tramwajowym, który będzie jechać w wykopie na poziomie minus 1. I to jest właśnie ten przysłowiowy i tytułowy tego odcinka wiadukt, o którym za chwilę jeszcze powiem, ale najpierw przystanek elekcyjny, który się znajduje za nami tramwajowy, to całe skrzyżowanie się przemieszcza, przebudowuje w nowe, ładne, pełne dróg rowerowych przejazd skrzyżowanie. A tu dalej mamy no już płyty betonowe, gdzie jest wycięcie pod torowisko tramwajowe, jak i również samą nową jezdnię, która tutaj się pojawia na Wolskiej. Warto zaznaczyć, że Wolska dzięki tej przebudowie zyska nową drogę rowerową, której wcześniej zupełnie nie miała. W miejscu, gdzie aktualnie jest torowisko tramwajowe, będzie droga rowerowa, a w miejscu, gdzie aktualnie były drzewka i nic nie działo się właściwie, czyli w pasie zieleni pomiędzy jezdniami, będą tramwaje, które będą zjeżdżać już w tym miejscu, jak widzicie, po łagodnym kącie pochylenia bezpośrednio na dół, na poziom minus 1, aby wjechać na przystanek dalej Reduta Wolska, który będzie się właśnie znajdować na poziomie minus 1. I to jest jedyny taki przystanek tramwajowy na tej trasie. I ogólnie bym wam powiedział, że chyba przystanków tramwajowych na minus 1 w Warszawie to nie mamy, poza odcinkiem przy Dworcu Gdańskim. Nie, czy przy Moście Gdańskim. Tutaj, jak widzicie, mamy też oczywiście przystanek cmentarz prawosławny, który będzie tylko i wyłącznie autobusowy po przebudowie, a w tymże miejscu tak, tu mamy pierwszy wiadukt, to będzie wiadukt pieszo-rowerowy i drugi wiadukt na trzy pasy dla samochodów przez Wolską i nad torowiskiem tramwajowym. Oczywiście, dopóki te wiadukty nie powstaną, nie można zamknąć ruchu i włączyć też ruchu na drugiej jezdni ulicy Wolskiej i na ten oczywiście czas wszyscy czekamy, bo to będzie już faktycznie kolejny etap i kolejny krok na budowę tegoż że tramwaju, bo będziemy mogli zaobserwować, że ruch już całkowicie się zmienia i jest to chyba bardziej docelowe i na ten etap też oczywiście tutaj wszyscy czekamy, bo dopiero wtedy będzie można rozpocząć budowanie torowiska tramwajowego na poziomie minus 1 z nowym przystankiem, bo tam aktualnie nic się po prostu nie może dziać, no bo nie można wyłączyć ruchu i zamknąć tej jezdni, kiedy nie będzie innej możliwości alternatywnego dojazdu, chociaż pewnie to i tak możliwe, że się stanie. Tu na koniec jeszcze jest jeden przystanek, o którym wam mówiłem, ten właśnie podziemny, który aktualnie nie jest jeszcze podziemny, czyli przystanek Reduta Wolska. To, co o nim mogę powiedzieć, to jest to, iż aktualnie trwają tutaj prace przy przebudowie przejścia podziemnego. Wiem, że nikt z was w komentarzach nie lubi przejścia podziemnego, ale tutaj według mnie jest potrzebne, ponieważ faktycznie ruch tutaj pieszy w postaci przejść dla pieszych utrudnia ruch, a tutaj dosyć duży ruch i autobusowy, powiedzmy 1-105, znaczy no, jeszcze jest inna linia autobusowa, ale na rzadzie jeździ, jak i również duży ruch samochodowy. Tramwaje też dzięki temu nie będą miały tutaj skrzyżowania zbytnio z pieszymi, poza jednym przejściem dla pieszych, które będzie na poziomie minus 1, ale to o wiele bardziej ułatwi i uprości możliwość przemieszczania się, no i też oczywiście szybszego dojścia, bo piesi nie będą musieli czekać na przejściach dla pieszych. Będzie to oczywiście wszystko dostosowane dla pieszych, jeżeli są niepełnosprawni, będą i pochylnie, i windy, i schody, i może nawet szyna dla rowerów,
Krakowie. Tego akurat nie wiem, to ostatnio jest raczej nieuwzględniane we wszystkich projektach. No i oczywiście będzie nowa kładka, która teraz się tu znajduje na wprost przed nami. Ona się zmieni i będzie nową kładką z zejściami na przystanki tramwajowe, które będą na dole, gdzie teraz jest aktualnie jezdnia. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na temat tramwajów warszawskich, porozmawiać, zobaczyć, co inne osoby piszą i jak wygląda budowa, zapraszam Was już teraz na grupę na Facebooku Co u tramwajów warszawskich, gdzie jest nowa oprawa graficzna, którą ostatnio grafik mój zrobił i coraz tam więcej postów będę się starać również i ja puszczać, aby trochę się tego więcej działo i żeby coraz tam większa interakcja z Wami również była. Zapraszam do dołączania w opisie, w karcie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i na trasie łazienkowskiej. Do zobaczenia. Cześć!